Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować trzy najnowsze latarki marki Irimo, które doskonale sprawdzą się podczas czynności codziennych, hobbystycznych i turystycznych. Zapraszam na prezentację. Pierwsza z dziś prezentowanych to kieszonkowa latarka aluminiowa o bardzo małych rozmiarach, dzięki czemu możemy mieć ją zawsze przy sobie i stosować podczas codziennych czynności. Latarka idealnie mieści się w dłoni, zmieści się w kieszeni czy torebce. Zasilana jest trzema bateriami o napięciu 1,5V, na których czas pracy wynosi do 9 godzin. Wykonana jest w stopniu ochrony IP44, a wydajna dioda COBLED generuje mocne rozproszone światło o strumieniu 100 lumenów. Kolejna to czołowa latarka z mocnym światłem przednim o strumieniu świetlnym 400 lumenów oraz tylnym światłem czerwonym. Posiada funkcję zoom dla lepszego ogniskowania oraz obrotową głowicę i akumulator o pojemności 2200 mAh. Wykonana w klasie szczelności IP44 na jednym naładowaniu potrafi świecić do 5 godzin. Doskonale sprawdzi się w sytuacji, gdzie musimy mieć wolne ręce, czy na przykład podczas wieczornej jazdy na rowerze. Trzecia latarka, a w zasadzie akumulatorowa lampa robocza, sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebujemy pilnie mocnego rozproszonego światła. Świetnie sprawdzi się na działce, na kempingu czy podczas przydomowych prac wieczorową porą. Lampa posiada 27 mocnych diod SMD i dwa tryby świecenia o strumieniu 500 i 1000 lumenów. Zbudowana jest w oparciu o regulowany uchwyt, który możemy ustawić wedle potrzeby lub zawiesić. Posiada wbudowany akumulator o pojemności 4000 mAh i funkcję powerbanku. Wykonana w klasie ochrony IP54 na jednym naładowaniu potrafi świecić do 6 godzin. Wszystkie latarki, a także inne narzędzia marki Irimo znajdziecie na stronie sklepu phuabc.com.pl. Zapraszam do zapoznania się z bogatą ofertą producenta i aktualnymi promocjami. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejny, w którym przedstawię Wam dwie najnowsze latarki inspekcyjne marki Irimo. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.